Halleluja! Przyjaciele, będziemy jeszcze tu około 10 minut, 15. I wiecie, ja chcę wam trochę powiedzieć o swoim życiu. Wiecie, ja od dzieciństwa zawsze myślałem, że jest coś takiego jak grzech ciężki i grzech lekki. Ale wiecie, to było wielkim kłamstwem, ponieważ nie ma grzechu lekkiego ani ciężkiego. Słowo Boże nam mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Nie ma człowieka sprawiedliwego, ani jednego. Wszyscy zbłądzili. I wiesz, ja od dzieciństwa chodziłem do kościoła i ja myślałem, że właśnie ja nie zbłodziłem. Ja jestem właśnie tym dobrym człowiekiem, który zasługuje na niebo poprzez swoje dobre uczynki. I tak chodziłem po tej ziemi przez od dzieciństwa, czyli w wieku świadomym, od 8 lat do 20 lat chodziłem i tak zabłąkany po tej ziemi szukałem rozwiązania, jak wyjść z moich grzechów, jak wyjść z moich patologii, jak moje życie może zostać uszczęśliwione. I wiecie, nikt nie był w stanie mi dać odpowiedzi na moje życie. I pewnego dnia na ulicach Warszawy usłyszałem o tym, że Bóg jest żywy, że Bóg jest realny i że ta realna Boża moc może przyjść do mojego życia i że moje życie może się całkowicie zmienić. I wiecie, ja zawołałem 5 lat temu do Jezusa. Powiedziałem: Jezu, ja chcę Ciebie doświadczyć. Ja wiedziałem wiele o tym Bogu. Ja czytałem o nich w piśmie, ja chodziłem do kościoła, ale ja nie, w ogóle go nie poznałem wcześniej. Ale kiedy ja zawołałem do Niego, On przyszedł do mnie i On mnie uzdrowił, On mnie zbawił, On wyciągnął mnie z brudów tego świata. Miałem problem z pornografią, miałem problem z wieloma rzeczami w moim życiu, ale kiedy przyszedłem do Jezusa, On dał mi wolność prawdziwą, On dał mi szczęście, On dał mi pokój, dał mi radość, On dał mi pełną miłość. Ja nie byłem zaakceptowany przez moich rodziców, moi rodzice mnie odrzucali, ale ja poznałem prawdziwą miłość, którą jest Bóg Ojciec. On przyszedł na świat, Jezus Chrystus, aby dać Tobie życie wieczne. On przyszedł tutaj po to, nie po to, aby jakieś religijne rytuały odprawiać. On przyszedł tu po to, aby zniszczyć działa diabła. On przyszedł tutaj po to, aby pojednać świat ze sobą. Jeżeli dzisiaj czujesz się zabłąkany, jeżeli dzisiaj czujesz, że nie wiesz, dokąd zmierzasz w życiu, ja w podobnej sytuacji byłem, nie wiedziałem, dokąd ja pójdę w swoim życiu, czy ja pójdę do czysta, czy do piekła, czy gdziekolwiek indziej. Ja myślałem, że są jakieś stany, czy są może w kosmosie będę, ale to by wyglądało enigmatycznie wszystko. Wszystko wyglądało tak pusto. Nie miałem żadnej nadziei w moim życiu i zawołałem do Niego, zawołałem do Chrystusa, powiedziałem: ja nie chcę tak żyć, ja nie chcę żyć w jakichś teologiach, ja nie chcę żyć w moich grzechach. I On mnie uratował. I Słowo Boże nam mówi, że jeżeli wezmiesz Jego imienia, będziesz zbawiony. Jeżeli wezmiesz Jego imienia, będziesz zbawiony. Dzisiaj wezmij Jego imienia. Wezmij dzisiaj imienia Jezusa. On czeka na Ciebie, abyś Ty przyszedł do Niego, abyś Ty oddał Mu swoje życie. To nie chodzi o to, żebyś przestrzegał religijnych obowiązków. To nie chodzi o to, żebyś klepał regułki do Maryjki. To nie chodzi o to, tylko chodzi o to, abyś poznał żywego Boga. Bóg przyszedł na ten świat, abyś Ty miał relację z Nim. On nie przyszedł tu po to, abyś klękał przed jakimiś obrazami i figurami. On przyszedł po to, abyś miał relację z Nim. Jest tylko imię jedno, w którym może być zbawienie. Tym imieniem jest Jezus Chrystus. Przyjmij dzisiaj Jego. Przyjmij dzisiaj Jego ofiarę, która się dokonała 2000 lat temu. On na krzyżu Golgoty umarł za Twoje grzechy. On zmartwychwstał. Grób jest pusty. On nie wisi gdzieś tam na obrazku. On nie wisi gdzieś tam na krzyżyku. On jest realny Bogiem. On jest Bogiem mocy. On tym Bogiem mocy, jeżeli Go wpuścisz do swojego życia, On zniszczy wszystkie bożki w Twoim życiu. Jeżeli Ty się temu poddasz, przyjdź dzisiaj, zaufaj Mu całkowicie. Słowo Boże nam mówi, że On jest zdrową prawdą i życiem. Wiecie, jak zawsze chodziłem do kościoła, ten napis Jezus jest zdrową prawdą i życiem towarzyszył mi przez chodzenie do kościoła, ale to było religijnym frazesem, bo raczej czytałem to, ale ja w ogóle tego nie rozumiałem, ale dzisiaj rozumiem, że On jest życiem, że On jest życiem, On jest nadzieją, On daje Ci nadzieję, jeżeli Ty przyjdziesz do Niego. Może myśleć sobie: ale ja mam nadzieję, moje pieniądze są moją nadzieją. Powiem Ci, że jeżeli Twoje pieniądze są Twoją nadzieją,
to jesteś zgubny. Jeżeli twoją nadzieją i bezpieczeństwem jest żona, czy jakieś materialne rzeczy, to nie pójdziesz daleko w tym życiu. Nie pójdziesz daleko. Jeżeli twoją nadzieją jest Jezus Chrystus, to jest to właściwe. Jeżeli Go nie znasz, to zawołaj dzisiaj do Niego. Zawołaj, Boże, ja Ciebie nie znam. Ja chcę Ciebie doświadczyć. Ja chcę Ciebie poznać, Jezu. Zawołaj dzisiaj do Niego. Zawołaj do Niego dzisiaj. Zawołaj dzisiaj do Chrystusa. Zawołaj do tego, który stworzył niebo i ziemię. A jeżeli dzisiaj chorujesz na coś, jeżeli dzisiaj chcesz zostać uzdrowiony, uwolniony od czegokolwiek, przyjdź tutaj do nas, Boże, swoją świętą rękę na twoje ciało i zostaniesz uzdrowiony. Nie ma takiej choroby, z której Chrystus nie mógłby cię uzdrowić. Przyjdź tutaj do nas dzisiaj, weź swój cud do swojego życia. Hallelujah!